Zastanawialiście się kiedyś, jak zadbać o skórę podczas wakacji, by cieszyć się słońcem bez nieprzyjemnych konsekwencji? W dzisiejszym odcinku naszego podcastu dowiecie się, jak czerpać radość ze słońca bez obaw o to, że wrócicie z urlopu z przesuszoną i podrażnioną skórą. Naszym gościem jest pani Monika Rusztowicz, kosmetolog i menedżer kierunku kosmetologia na Uniwersytecie WSB Merito Opole. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielkimi krokami weszliśmy w sezon letni. Ekspozycja na słońcu jest potrzebna dla ludzkiego organizmu, a to z racji zapotrzebowania na witaminę D. Ale tu rodzi się takie pytanie, jak mądrze zabezpieczyć skórę przed poparzeniem słonecznym? Czy są odpowiednie ku temu środki? Jeżeli chodzi o fotoprotekcję, pierwszym krokiem, który powinniśmy podjąć, jest na pewno odpowiednia pielęgnacja pod względem środków ochrony w postaci kremów, emulsji. Tutaj musimy szczególną uwagę zwrócić na stosowane produkty, ponieważ mają one bardzo różne oznaczenia. Pierwsze oznaczenie SPF, czyli wskaźnik, który nam będzie mówił o stopniu ochrony, jaką stosujemy, a kolejno za nim oznaczenie cyfrowe w postaci określenia czasu, na jakiej mamy ochronę, jeżeli chodzi o ekspozycję słoneczną. Czyli dla przykładu SPF 20 będzie nam mówił, że produkt będzie nas chronił przez czas 20 minut, nie dłuższy. Kolejne wskaźniki, które mamy, są to wskaźniki mówiące o stopniu ochrony. Mamy wskaźniki PD, które na przykład są w postaci plusów i to one nam mówią, czy jest niska fotoprotekcja, czy wysoka. Najwyższa to 4 plusy, najniższa jest to 1 plus. Warto też w produktach kosmetycznych w postaci takich kremów fotoprotekcyjnych zwrócić szczególną uwagę, przed czym one nas chronią. Wiemy doskonale, że mamy różnego rodzaju promieniowanie UV, bo to o nie się rozchodzi. Ma z jednej strony dobry wpływ, a z drugiej strony niekorzystny wpływ. Jeżeli chodzi o promieniowanie, no to mamy UVA, UVB i UVC. UVC oczywiście przez powłokę ozonową jest całkowicie pochłaniane, więc nim się nie martwimy ze względu na to, że ono nie dociera jak gdyby do naszej powłoki Ziemi, ale dociera UVA i UVB. I teraz rozgraniczamy. Z jednej strony UVB, jemu zawdzięczamy ten piękny kolor, tą opaleniznę, bo zatrzymuje się tak naprawdę maksymalnie do warstwy podstawowej naskórka. Jeżeli przesadzimy z tą ekspozycją przy tym UVB, no to grozi to głównie poparzeniem, ale raczej takim powierzchownym. Gorzej jest z promieniowaniem UVA. To ono dociera do najgłębszych warstw, można powiedzieć, skóry. Uszkadza nam fibroblasty, uszkadza nam DNA, jeżeli chodzi o strukturę kolagenu. To ono odpowiada za wszystkie procesy fotostarzenia, fotouszkodzeń, fotodermatozy i niestety zmiany pochodzenia nowotworowego, czerniaki, których tu najbardziej się obawiamy. W związku z czym, jak wybieramy produkt kosmetyczny, zwracamy uwagę na SPF i oznaczenie, czy jest fotoprotekcja UVA, UVB, czy tylko i wyłącznie jedna, plus oznaczenie w postaci PD, tak? One nam będą mówiły, na ile ten produkt nas tak naprawdę chroni. To, co jest też bardzo ważne, to żeby nie zakładać tylko i wyłącznie, że skoro nasmaruję się tym kremem, widzę go dalej na powierzchni skóry, to że on w pełni działa. Tak wcale nie jest, bo produkty, kiedy są wdrażane, one bardzo dokładnie są badane przez czas pełnej tej fotoprotekcji ochrony przed promieniowaniem, więc ten czas, który jest, jest to czas maksymalny i powinniśmy zwrócić uwagę, że mimo wszystko, nawet jeżeli widzimy tą powłokę, ten film taki ochronny na powierzchni skóry, nie oznacza, że nie powinniśmy dosmarować się. Wspominała Pani o tym, że na przykład taki krem z filtrem SPF 20 chroni naszą skórę przez te 20 minut. Czyli to oznacza, że co 20 minut powinniśmy na nowo nakładać nową warstwę kremu? Jeżeli będziemy używać takiego kremu, to fotoprotekcja jest tylko przez te 20 minut. Druga kwestia jest taka, że jeżeli ten krem, niska fotoprotekcja, będzie miał tylko i wyłącznie UVB, to nie chroni nas przed głębszymi uszkodzeniami. Bo ważne jest, żeby sprawdzić, przed jakim promieniowaniem on będzie nas chronił. I tutaj wiąże się to z kwestią, bardziej powiedziałabym, rodzaju filtrów. Ze względu na to, że mamy dwa rodzaje filtrów. Mamy fizyczne, czyli te najczęściej, najpotoczniej mówione mineralne,
i chemiczne. Jeżeli chodzi o fizyczne, są to mineralne, najczęściej występujące z dwutlenek tytanu. Jest to mikro, nanocząsteczka. Jeżeli chodzi o przenikanie, bo różne teorie tutaj też się pojawiają, nie ma badań, które by potwierdzały, że w jakiś szkodliwy sposób nam przenika, ze względu na to, że nie powinniśmy się też bać kremów, bo zdarza się taka teoria, że możemy się bać, że są mikrocząsteczki przenikające czy to do krwiobiegu, czy przez skórę. I jest to mylne, ze względu na to, że tak samo jak w produktach farmakologicznych, są testy i normy bezpieczeństwa, które sprawdzają pod każdym względem, czy jest jakieś przenikanie, czy dana cząsteczka ma zdolność. I nie ma badań, które potwierdzają, że dwutlenek tytanu przenika w głąb skóry czy do krwiobiegu. Jest to, tak jak powiedziałam, w mineralnych nanocząsteczka, mikrocząsteczka, bardzo mała, zaś w przypadku chemicznych mamy tak, że najczęściej są to duże cząsteczki. Można powiedzieć, że możemy też zaobserwować różnice jak gdyby w konsystencji. Jeżeli chodzi o fizyczne, czyli te mineralne z dwutlenkiem tytanu, tutaj podstawowa różnica jest taka, że widzimy często takie intensywne zabielenie, ale to zabielenie ma bardzo duży plus. Ze względu na to, że podstawowa różnica między fizycznym a chemicznym będzie się wiązała z tym, jak gdyby, co się dzieje z ciepłem. Ze względu na to, że fizyczne mają zdolność do odbicia tej fali, tego promieniowania, a chemiczne tą energię z promieniowania, którą dostarczamy do powierzchni skóry, przekształcają w energię cieplną. Teraz warto też spojrzeć, jaki mamy rodzaj cery, tak? Bo jedna cera będzie lubiła bardziej takie produkty tłuste, druga bezwzględnie będzie potrzebowała tego, żebyśmy nie mieli przegrzania tej struktury skóry. Przy takich chemicznych może przez krótszą chwilę nastąpić takie lekkie przegrzanie. Druga kwestia, jak nasza skóra będzie reagowała, bo mamy różne typy cer. I cery wyjątkowo wrażliwe, cery, które na przykład mają tendencję do przetłuszczeń, do zapychania się porów, nie będą preferowały zbyt tłustych, czyli tych z większą cząsteczką. Może się zdarzyć, że po prostu zastosujemy dany produkt, a nie będzie nam służył. Dlatego nie należy się zniechęcać i po prostu należy wybrać inny komponent albo inny rodzaj tego filtra ochronnego, bo mamy bardzo szeroką bazę, jeżeli chodzi o stosowanie tych produktów i możliwości stosowania. Druga kwestia też jest taka, że mamy różne formy tak naprawdę. Spotykam się często z tym, że oczywiście problemem jest doaplikowywanie, tak? Bo tak jak Pani zapytała, 20 minut, no problematyczne. Ale z drugiej strony nie ukrywajmy, że mamy też klasyfikację, która nam mówi o stopniu fotoprotekcji. Bo to, że mamy SPF 20, wiąże się też z tym, że SPF 20 ma tak zwaną niską ochronę. 8 do 20 to jest ochrona niska, 25-30 średnia, dopiero 50-50+ to jest do 98% fotoprotekcji. Więc to, że mamy dany czas, nawet jeżeli mamy najwyższy środek fotoprotekcyjny, załóżmy tu 50, to po 50 minutach się dosmarowujemy, ale pamiętajmy, że przez to, że jest to wyższy czas fotoprotekcji, będziemy mieli tą ochronę też wyższą. A to, że nasmarujemy się 20 bądź nasmarujemy dziecko 20, tu nie mamy fotoprotekcji. I niestety ta skóra może ulec uszkodzeniom, bo fotoprotekcja jest niska i czas krótkotrwały. A takie domowe sposoby, bo mówi się wiele, że są domowe sposoby na przykład na kremy, które wybielają plamy posłoneczne, ale czy są też domowe sposoby, ażeby taki krem z fotoprotekcją stworzyć? Jeżeli chodzi o tworzenie takich produktów, to tak naprawdę bardzo, bardzo bym uważała, ze względu na to, że jest oczywiście teoria i są, tak jak to się mówi, w ziołolecznictwie produkty nawet pochodzenia naturalnego, które mają działanie, na przykład, nie wiem, olej kokosowy dla przykładu, mówi się, że jest ochronny, ale podkreślę, nie fotoprotekcyjny. Więc to może być mylne, bo ktoś sądzi, że jeżeli jest ochronny przed promieniowaniem, to zapewni nam fotoprotekcję. To tak nie działa. Mówi się, że na przykład wyciąg z marchwi będzie nam dawał ładną, zdrową opaleniznę i często ludzie czytając, że zdrowa opalenizna, uznają za jakiś naturalny komponent, który możemy uznać za środek fotoprotekcyjny. Nie, wręcz przeciwnie. Beta-karoten jest naturalnym przyspieszaczem zdrowej opalenizny, więc tym bym się nie sugerowała. Często też się mówi o wyciągach z pestek malin, że działają fotoprotekcyjnie. One działają tylko i wyłącznie ochronnie i osłonowo,
ewentualnie można powiedzieć, że wyciszają, ale w leciutkim stopniu odczyny, które pojawiają się po opalaniu. Ale oczywiście, jeżeli przesadzimy z czasem ekspozycji, z siłą ekspozycji, ważne jest też, o której godzinie się opalamy, to wszystko to będzie się tak naprawdę ze sobą wiązało, w związku z czym osobiście bym powiedziała, że tak jak mamy możliwość stworzenia w domu maseczki, kremu odżywczego, na przykład z banana, płatków owsianych, bo są takie sposoby, mamy możliwości na przykład najprostszych środków takich kosmetyczno-domowych stworzenia do wybielania, najprostszy, najczęściej stosowany nawet przez nasze mamy i babcie kiedyś, to jest po prostu zawartość kwasu owocowych, które na przykład mamy w kiwi, w cytrynie, wszędzie tam, gdzie występują substancje kwasowe owocowe, tak? Bo one ogólnie też są stosowane w kosmetyce, tak? Dodatkowo jak mamy na przykład papainę, bromelainę, mają działanie enzymatyczne, jeżeli chodzi o złuszczanie. Więc z jednej strony się złuszczamy, z drugiej wpływamy na lepsze napięcie tekstury skóry. W związku z czym trzeba o tym pamiętać, że mamy domowe możliwości, czyli tak zwane eko, stworzenie produktów, ale pamiętajmy, że nigdy nie wiemy, jak te produkty zadziałają na naszą skórę, ponieważ nie ma badań stricte, które będą mówiły, przytrzyma Pani 20 minut kwasek cytrynowy, ma Pani nadreaktywną, wrażliwą, albo będzie Pani po jakimś zabiegu, może Pani mocniej zareagować, a mamy skóry, które na przykład będą się idealnie w tym sprawdzały. Środki kosmetyczne, które mamy wdrożone w obieg, są przebadane, są w różny sposób dobierane oczywiście profesjonalnie do typów cery przez kosmetologa, to tutaj można powiedzieć, jego zadaniem jest dobrać odpowiednio pielęgnację. Bo druga kwestia jest taka, że pójdziemy do sklepu kosmetycznego, krem odżywczy, ale nie znamy dokładnie potrzeb naszej skóry i czasami ten krem odżywczy wbrew pozorom będzie dobry, ale do stosowania tylko na noc w przypadku naszej cery, a koleżance posłuży, jak będzie go stosowała prawie cały czas. Dlatego podstawą takiej pielęgnacji, fotoprotekcję wiadomo, stosujemy ochronnie. Jeżeli robimy coś na własną rękę bez profesjonalnej konsultacji, musimy się wiązać z tym, że mogą być komplikacje związane z tym, że nasza skóra może odrzucić produkt lub może zbyt drastycznie zareagować, tak? A w momencie, kiedy mamy zdiagnozowaną skórę, zbadaną, teraz w kosmetologii mamy multum narzędzi, które pozwalają nam ocenić kondycję, stan skóry, jej potrzeby, w tym momencie wiemy, jak poprawnie czytać jej potrzeby i jak dobrać linię produktów kosmetycznych. To też pamiętać o tym, że skóra, tak jak włosy, będzie się przyzwyczajała do produktu i co jakiś czas należy jej bodźcować zmianę tych produktów kosmetycznych. Czyli zawsze potrzebna jest, jeżeli dobrze rozumiem, analiza zapotrzebowań faktycznie naszej skóry, cery na dany składnik. I teraz mówiła Pani, że należy to skonsultować. I dochodzimy do tego etapu rozróżnienia kosmetologa od kosmetyczki. Pójdę do kosmetyczki, na pewno mi coś doradzi. No właśnie, może wyjaśnijmy, czym jedna profesja od drugiej się różni, a różni się wieloma rzeczami. Podstawą jest tak naprawdę zakres działań, do których dana osoba jest uprawniona i zakres wiedzy, którą posiada. Jeżeli chodzi o kosmetologa, kosmetolog kończy studia wyższe, na których ma bazę licznych przedmiotów, które są, można powiedzieć, z grupy medycznych, bo mają dermatologię, mają fizjologię, mają anatomię, histologię. Są to przedmioty, które są niejednokrotnie również na kierunkach paramedycznych. Pierwszego stopnia studia są to 3 lata. Jeżeli chodzi o kosmetyczki, są to najczęściej osoby, które skończyły kursy, ewentualnie technika usług kosmetycznych. Dziewczyny w tym zakresie nie mają w swoim programie preparatów mocniej stężonych, tak? Jeżeli chodzi o pielęgnację taką typowo anti-aging. Dodatkowo nie mają stosowania preparatów mocno złuszczających. Nie mają oprócz tego procedur laserowych, dodatkowo fototerapii intensywnych, w związku z czym tutaj po pierwsze klasyfikacja wiąże się z zabiegami, do których nie mają jak gdyby uprawnień, a zarazem nie mają wiedzy, żeby je wykonywać. Druga kwestia to właśnie wiedza zdobyta na zajęciach teoretycznych, ponieważ ilość jest znacząco różna. Wróćmy na chwilę do tych takich utartych mitów, które gdzieś w przestrzeni publicznej krążą, jak chociażby to, że słońce, no bo jesteśmy w okresie letnim, więc wróćmy do tych upalnych klimatów, że słońce pomaga zwalczyć trądzik.
Ja już słyszałam nawet stwierdzenie, że zmiany się pseudo podsuszają, tak? To jest najmylniejsze, co może być. Ze względu na to, że jeżeli chodzi o trądzik, mamy mnóstwo odmian i mamy nawet trądzik różowaty, który w przypadku słońca będzie się bardzo zaostrzał. Po pierwsze diagnostyka, po drugie odpowiednia pielęgnacja i każdy, czy to kosmetolog, czy to lekarz, zaleci nam fotoprotekcję. Ale właśnie w przypadku zmian trądzikowych niejednokrotnie jest tak, że czasami za intensywna fotoprotekcja, źle dobrany środek może wpłynąć po prostu na zablokowanie skóry albo zaostrzenie występowania zmian, tak? Więc tutaj też musimy raczej poprawnie dobierać te linie. To jest taka metoda prób i błędów? Wie Pani, jak z każdą skórą to tak się może okazać. Nigdy nie mówimy klientowi, że poleca Pani ten produkt, bo się super sprawdza, bo ma rewelacyjny skład. Sama osobiście na sobie doświadczyłam tego, że najzwyklejsze, najprostsze podłoża w produktach okazało się, że mnie uczulają, gdzie zawsze nie miałam problemu ze skórą. W związku z czym każdego pacjenta musimy traktować indywidualnie i każdą skórę musimy również jej potrzeby traktować indywidualnie i niejednokrotnie kończy się tym, że dobieramy dany produkt, okazuje się, że jednak możemy wdrożyć inną linię albo inne składniki, tak? Bo skóra lepiej zareaguje. Czyli idziemy do sklepu, idziemy do drogerii, na przykład przed wyjazdem za granicę chociażby. I takie trzy proste kroki, na co warto zwrócić uwagę, wybierając odpowiedni krem. Jaki składnik może w kremie powinien na pewno się znaleźć, że nie mamy cienia wątpliwości, że nam to pomoże. Mówiąc o składnikach, tak naprawdę ciężko tu stwierdzić, bo nazw może być bardzo dużo. To tak naprawdę będzie się wiązało bardziej z fotoprotekcją i rodzajem tego filtra. Dla nas najbardziej znaczące jest po pierwsze określenie, w jaki klimat jedziemy. Bo jeżeli jedziemy oczywiście do Egiptu, to nie wychodziłabym bez 50, nie oszukujmy się, smarowałabym się co 40-50 minut, albo nawet SPF 50+. Najczęściej w tych SPF-ach z filtrami chemicznymi te komponenty są tak złączone, one są wysokocząsteczkowe, ale oprócz tego zazwyczaj chronią zarówno przed UVA i UVB. Warto sprawdzić, czy UVA jest w kółeczku. To będzie oznaczało, że mamy również fotoprotekcję z promieniowaniem UVA, które przypominam, że właśnie uszkadza głębokie struktury skóry i niestety prowadzi do zmian w postaci podłoża czerniakowego. Na to bym na pewno zwróciła uwagę. Sprawdziłabym uwagę też na oznaczenie PD, czyli te plusy, które będą nam mówiły o stopniu ochrony, żeby było oczywiście w takim klimacie 4+. Druga kwestia, też sprawdźmy tak naprawdę formę tego produktu, bo jeżeli jesteśmy kobietą, malujemy się, wiemy, że nie wyjdziemy gdzieś bez makijażu, to zmywanie co 40 minut tego produktu, dosmarowywanie, praktykowane również nakładanie tego podkładu później na tą warstwę. Mamy teraz multum produktów, bo są nawet produkty, które mają SPF razem z podkładem, tak zwane korygujące, kamuflujące. Zazwyczaj są 30, ale zdarzają się też 50, więc może wybierzmy taki produkt, ażeby nie stosować podkładu plus dodatkowo tej emulsji fotoprotekcyjnej. Mamy też rewelacyjne produkty, które są w postaci mgiełek, które możemy nawet na makijaż spryskać i tutaj nie ma potrzeby zmywania, nie ma ryzyka, że rozmaże nam się makijaż, bo ich formuła jest tak stworzona, że działają fotoprotekcyjnie i one zazwyczaj działają na zasadzie nie przekształcenia w energię cieplną tego promieniowania, które dostarczamy, tylko tak zwanego odbicia tafli promieniowania. To, co jest też bardzo istotne, o czym się często nie mówi, bo najczęściej mówimy tylko o liniach kosmetycznych, o tych produktach, a wezmę fotoprotekcję, super, nie opalę się. To też tak nie działa. Musimy zwrócić uwagę na to, że mamy linie leków, które mimo wszystko są fotoalergizujące, fotouczulne, fototoksyczne, a często o tym nie myślimy w żaden sposób, no bo idąc do lekarza, lekarz zakłada, że mamy terapię albo że doczytamy ulotkę, bądź gdzieś nam umknęło, że nie możemy narażać się na ekspozycję słoneczną. I teraz będzie myślenie w stylu, nikt mi nie powiedział, nie wiedziałam, skąd miałam wiedzieć, mam urlop, no zdarzyło się, że zachorowałam, tak, ale przecież użyłam SPF. Dlaczego mamy reakcję? Wszystkie substancje, które dostarczamy drogą pokarmową, które metabolizują się w różny sposób, są produktami farmakologicznymi, będą miały różny stopień uwalniania, ale między innymi odczyny mogą być również śródskórne. Więc możemy mieć pokrzywkę, możemy mieć różnego rodzaju bąble, pęcherze. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zażywamy leki na przykład o takim wydłużonym uwalnianiu, my dopiero tą reakcję możemy mieć po 48 godzinach. Na przykład antybiotyki? Zgadza się. Sulfonamidy po
pochodne, antybiotyki, wszystkie terapie związane z nerkami. Bardzo liczna grupa jest chemioterapeutyków. No niestety, ale tutaj raczej pacjent ma świadomość tego, że się nie naraża, ale nawet niesterydowe leki przeciwzapalne. Jest takie ryzyko, że niestety będzie reakcja po ekspozycji na słońce. W związku z czym, wie pani, no czasami jest tak, że zażyjemy tabletkę na ból głowy dosłownie, a później narazimy skórę na tą ekspozycję i jesteśmy zaskoczeni, że coś się pojawia. Druga kwestia jest też, że mamy grupę na przykład ziół światłoczulnych. No z jednej strony mamy ogromną modę teraz na wszystkie terapie takie zdrowotne, detoksykacyjne, oczyszczające. Zioła działają, nie ukrywam, rewelacyjnie. My je też stosujemy niejednokrotnie w kosmetykach. Prosty rumianek, uznajemy go za substancję przeciwzapalną na ogół, ale będzie reagował w kontakcie ze słońcem. Dziurawiec, krwawnik, nawłoć. Można powiedzieć, że samych ziół fotouczulnych niższego bądź wyższego stopnia, które będą wykazywały takie działanie fotoalergizujące, fototoksyczne, mamy około 40 na liście. A jak to jest faktycznie z tą witaminą D, wspomnianą już dziś wielokrotnie? Czy należy ją dodatkowo suplementować w czasie... W pierwszej kolejności każdy lekarz, każdy nawet farmaceuta zasugeruje, żeby sprawdzić de facto poziom, bo ważne jest to, nawet pojawiają się pojedyncze publikacje, że zdarzają się przedawkowania, bo mamy różne dawki, jak pani zaobserwowała, jeżeli chodzi o jednostki witaminy D, które suplementujemy. W pierwszej kolejności najbardziej zdroworozsądkowo jest sprawdzić poziom, jaki mamy poziom naturalnie w organizmie, bo są osoby, którym wyjątkowo ładnie i długo utrzymuje się witamina D, nawet przy normalnym funkcjonowaniu, takim wie pani, pół godziny, 20 minut w ciągu dnia, jeżeli chodzi o ekspozycję słoneczną. Normalnie całorocznie taka osoba nie zamyka się w domu, a przysłowiowo normalnie funkcjonuje, a są osoby, które ze względów fizjologicznych, ze względów metabolizowania szybkiego, czy ze jednostek chorobowych, które występują, będą miały niskie występowanie, niskie pobory tej witaminy D, w związku z czym pierwsze, co sprawdzamy i dopiero później, najlepiej w konsultacji z lekarzem, jest ocenić, ile jednostek i przez jaki okres powinniśmy suplementować, bo teorii jest naprawdę mnóstwo. Niektórzy suplementują całorocznie niższą dawkę, niektórzy suplementują przez okres 3-4 miesięcy, później sprawdzają ponownie, żeby sprawdzić stopień, jak jest z przyswajalnością też witaminy D, jak ona długo się utrzymuje w naszym organizmie. To, co jest też takie istotne, nie dopowiedziałyśmy o tym, to jest czas zdrowej ekspozycji zalecany dla każdego. Dla osób starszych, dla osób młodszych, oczywiście unikając tych upalnych godzin. Zaleca się, jeżeli chodzi o WHO, jest zalecenie około 20-30 minut takiej ekspozycji codziennej. Nawet możemy sobie w dzień średnio pochmurny, powiedziałabym, posiedzieć, jeżeli chodzi o podwórko. Idziemy, siadamy sobie na ławeczkę, czytamy książkę. Promieniowanie UV i tak dociera do powłoki, nawet w dzień pochmurny. Czyli takie, jaki mamy teraz za oknem. Zgadza się. Są stacje meteorologiczne, jeżeli ktoś jest nawet bardzo ciekawy, albo nie wiem, jakaś pani planuje zabiegi kosmetyczne, zgodnie z pogodą jest założenie, że o, będzie pochmurno, mogę sobie wykonać załóżmy kwasy, to jest bardzo mylne. Polecałabym sprawdzić po prostu gdzieś stopień promieniowania. Na stacjach meteorologicznych jest tak zwany wskaźnik promieniowania UV, który dociera przez tą powłokę chmur do naszej Ziemi i wtedy wiemy, jakie jest promieniowanie. Dlatego nie sugerujemy się tym, że tylko i wyłącznie jak jest słońce, jak jest upał, duża ekspozycja, na pewno będę miała dużą syntezę witaminy D. To tak nie działa. A jeżeli chodzi o osoby starsze, bo nierzadko mówimy o tej fotoprotekcji, jeżeli chodzi o osobę, powiedzmy, w wieku produkcyjnym. Jak to jest z seniorami, powiedzmy z osobami powyżej 60-65 roku życia? Czy ta skóra się zmienia przez te wszystkie lata, w związku z czym na przykład krem z SPF 20 jest niewystarczający i tu powinniśmy jednak z nieco większym filtrem wyjść na słońce? Ja mam osobiście teorię, że tak jako dzieci dbamy wyjątkowo szczególnie, tak dbamy o seniorów wyjątkowo szczególnie, bo tak, dziecko ma bardzo wrażliwą strukturę skóry. Struktura skóry się jeszcze w pełni nie wykształciła, ona dopiero nabiera pełnej budowy, w szczególności tej warstwy ochronnej i jest wyjątkowo wrażliwa ze względu na to, że ona jest też stosunkowo cienka. Podściółka tłuszczowa dopiero się wykształca. W przypadku osób starszych zaczyna się zanik podściółki tłuszczowej. Z jednej strony takiego stabilizatora, z drugiej strony bardzo często są odwrotne
odwodnienia wynikające z zmian fizjologicznych i jednostek chorobowych w organizmie. Z drugiej strony jest degradacja naturalna włókien kolagenowych, która oczywiście, nie oszukujmy się, po 25 roku życia następuje. Taka skóra w mojej opinii wymaga wyjątkowej fotoprotekcji i ochrony ze względu na to, że już nie mówię o zmianach przebarwieniowych, nawet jak spotykam starsze osoby z teoriami, że ja już mam tyle przebarwień, że to nie ma znaczenia. No właśnie ma znaczenie, bo te przebarwienia, te zmiany mogą się przekształcić też w coś gorszego. Mamy 6 fototypów skóry i tutaj pierwsze fototypy będą wysoko reaktywne, one zawsze się poparzą, zawsze będzie występował ostry rumień po kontakcie ze słońcem. W tych niskich grupach fototypów często występuje też rogowacenie posłoneczne. Zmiany pigmentacyjne po opalaniu będą u nich zazwyczaj występować, jeżeli mają taką tendencję. Zaś te grupy, które są od końca, 4., 5., 6, no 6 to jest prawie, że skóra czarna, powiedziałabym. Ona się nigdy nie spiecze, nigdy nie sparzy, ma najniższy stopień jak gdyby wrażliwości. W naszym klimacie stosunkowo rzadko występuje, raczej są to nasi goście z zagranicy. W przypadku, jeżeli mamy zmianę, na początku nie ma co panikować, tak, bo zmiana pigmentacyjna w pierwszych fazach, ona dopiero występuje, kształtuje się. Ale jeżeli ma kształt nieregularny, zaczyna wzrastać, bardzo ciemnieje, albo to tempo się tak jak gdyby przyspiesza w sposób nienaturalny, co budzi nasze wątpliwości, to wtedy oczywiście najlepiej iść do dermatologa, dermatolog zazwyczaj dermatoskopem bądź innymi narzędziami, które oczywiście posiada i swoją ogromną wiedzą, będzie sprawdzał zmianę i dopiero nam powie, czy mamy się obawiać, czy się mamy nie obawiać. Dlatego bezwzględnie nie powinniśmy się obawiać sprawdzenia takich zmian. A jak jest z czerniakiem? Bo wielokrotnie dziś ten czerniak się pojawił podczas naszej rozmowy. Ja, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, przeczytałam, że czerniak to obecnie jeden z najlepiej wyleczalnych nowotworów. Prawie 80% pacjentów, którzy zachorują na niego, mają szansę na wyleczenie i tak podaje portal Termedia. Czy faktycznie tak jest, że czerniak to jeszcze nie wyrok? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o czerniaka, wszystkie zmiany nowotworowe, nigdy nie możemy traktować ich jako wyrok ze względu na to, że mamy ogromnie rozwiniętą dermatologię, onkologię. Mnóstwo terapii teraz nowych się wdraża, jeżeli chodzi o leczenie. Naprawdę statystyki i terapii tych onkologicznych, powiedziałabym, że w porównaniu do poprzednich lat znacząco się różnią, co oznacza, że nasi naukowcy i lekarze naprawdę stają na wysokim stopniu swojej wiedzy, swoich terapii i pomocy jednokrotnie nam. Dane statystyczne będą jednym, bo tak naprawdę dane statystyczne wyłapują ogół całego kraju, tak? Czy też ewentualnie świata. Nie wiem, jak dokładnie tam pani doczytała, ciężko mi stwierdzić, ale wspominała pani o Polsce, w związku z czym widać, te dane się poprawiają. W przypadku zmian nowotworowych oczywiście są różne klasyfikacje, tak, bo mamy nowotwory tkanek miękkich, nowotwory skórne. Jeżeli dane statystyczne tak mówią, to powinniśmy się tylko i wyłącznie tak naprawdę cieszyć z tego względu, ale w przypadku czerniaka jest to zmiana, gdzie powinniśmy w odpowiednim stopniu się zgłosić. Jeżeli są takie dane, które nam mówią, że faktycznie dane statystyczne sugerują dobrą wyleczalność, w mojej opinii sugeruje to, że my jako naród, jako Polacy w końcu wzięliśmy się za siebie i w odpowiednim momencie trafiliśmy na terapię. Pani Moniko, na koniec mam pytanie dotyczące mężczyzn. Mianowicie według szacunków PMR w ubiegłym roku sprzedaż kosmetyków męskich wzrosła o 10% w stosunku do roku 2022. Czy to oznacza, że płeć przeciwna coraz bardziej dba o swój wygląd i jest świadoma konieczności dbania o skórę? Tutaj akurat nie powiedziałabym, że jest to bardzo dobra informacja ze względu na to, że wiele, wiele poprzednich lat wcześniej tylko i wyłącznie na Zachodzie pojawiała się moda, że mężczyzna idzie do gabinetu, dba o siebie, kupuje kosmetyki. Niejednokrotnie wiele z klientek gabinetów zgłasza, że nie jest w stanie przekonać męża, żeby użył kremu nawilżającego, najzwyklejszego, czy dobre odpowiednie pielęgnacje. Trzeba pamiętać o tym, że mężczyźni też często mają problemy związane de facto ze skórą, ale je bagatelizują bądź nie czują potrzeby, żeby wspomóc tą skórę. Dużym takim plusem, powiem pani szczerze, jest to, że jak mężczyzna już się decyduje, to bardzo konsekwentnie idzie przez tą pielęgnację. Mam też klientów, którzy wiem, że przyklejają sobie naklejki na preparat, kiedy, jak stosować. Moda i tendencja na pielęgnację męską wzrasta i to jest bardzo dużym plusem kosmetologicznym. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani ślicznie. Moim i państwa gościem była pani Monika Rusztowicz, menedżer kierunku kosmetologia na Uniwersytecie WSB Merito Opole. Martyna Kolemba-Gaszka, do usłyszenia.